searching for something that I do not possess. All I can see through the mirror is nothing but big old crap. Oh, I hate what I'm seeing. I just wanna run. Lecimy po kwiatki. Musimy ładnie zrobić w tym roku balkon, także jedziemy zobaczyć do jakiegoś tam gospodarstwa. Dasz, coś zostaniesz w domku, pilnuj domku. Disappear for good. I wanna tear myself apart and create something new. Oh, just leave me be the way I always was. Oh, just let me be. I can't. Pękło. Trzeci kluczyk w ciągu. Dobra, to nie ja zepsam całkiem, ale to trzeci kluczyk. Także. Podekscytowana? Mega, jestem tak zajarana, że to jest po prostu masakra. Jak dziecko. Ale przyznaję, że ty też jesteś. Ej, a ten taki ciekawy, nie? Który? A mi się podoba ten, te też mi się podoba, ale ten mi się podoba, na przykład ten. No, jakby na przykład tak zmieszać białe, nie? No, zróbmy flagę Polski. Nie? O, te fioletowe, ale te są też śliczne. Ale te są piękne. Mam jak małe dzieci, te są piękne. No, te są śliczne. Bierzemy jednego, może nawet więcej niż jednego, może bym dwa wzięła. No. Ale nice są. Za kwiatek? Nie wiem, ja się nie znam. Można się pani zapytać, jak to trzeba pielęgnować. Może na końcu będziemy. Ale jak ktoś nam weźmie? Dobra. Livia? Ktoś nam weźmie? To czy dwa, chyba? Ja bym dwa wzięła. I jeszcze myślałam o jednym takim luźnym na stoliczek, nie? A mamy tylko jeden balkon, nie mamy teraz. W sensie, że... Czy postawić tego? I jeden tak postawić na stoliczek. Okej. Okay. Buried in me, only me. Do jakich? Do tam. Aha, bo tam są jeszcze namioty? Tak. Aha, czyli to jeszcze nie wszystko. Nie możecie wpadać do Wrocławia. Gdzie to jest? Opolska. Opolska ile? Nie wiem. Zaraz wam powiem. Opolska. Wait. Powiemy wam, bo jeździmy do Leroy. To jest tak, Krzywda Danuta i Marek, gospodarstwo ogrodnicze, Opolska, co 132A polecamy. No, także naprawdę fajnie, możecie sobie przyjść wybrać jakieś tam chcecie kwiatki, pokombinować i jakby ceny są też... Po co jeździć do Oby i do Leroy? Ej, dwa jak razy to... tyle kosztowały niektóre kwiatki, jak byłyśmy, nie? Ale to jakoś... To sobie spokojnie rosną. Także polecamy. Tak, zieleninkę ja biorę, lubczyk. Ja biorę lubczyk. A to są te śmierdziuszki? Czy nie? To są aksamitki. Aha, dobra, nie znam się. Ziemi to myślałam w gruncie. O, lubczyk. O, lubczyk to ja będę dbała. No lepiej kończy, nawet te... Zadowolona? Bardzo. Piękne, nie? Piękna kompozycja. Jak one tak będą wyglądać, jeszcze jak tak dwie nawet kosie położymy te doniczki, to będzie ślicznie, co nie? Yeah. Next step Leroy, bo jedziemy po łopatkę, ziemię, aha i później Pepco? Do Pepco po jakieś... Trzeba ładnie balkon zrobić, bo wiosna! I co powiedziałeś, że kupił jakiś dobry alkohol? Tak? Nie, wcale tak nie mówiłam. Nie, nie. O, taką, widzisz, o takiej mówiłam, nie? Tylko, że wyższą. No, tak, wiem. I tam będzie mogło wszystko włożyć. No. Ja myślałam, że była do ziemi, nie? Nie stała tak. A to chodzimy na ogród, zobaczyć.
mission complete. Jedziemy do Lidla, czy do Biedronki, czy do Kauflandu, czy do Dino, czy do Chata Polska, czy do Społem, czy do... wszystkie te... Nie no, gdzie jedziemy? Do Lidla, do Lidla. Do Lidla, myślę, że tam będzie wszystko. Ale dobra, ja mięso muszę kupić. Ja bym pojechała do Lidla tam... tam naprzeciwko Kaufa. Tam, gdzie byliśmy ostatnio. Nie naszego Lidla, tylko tego dalej. Tam, gdzie byliśmy ostatnio wiele. Daj mi pomyśleć! Za Oszą. Aaaa, dobra, już kumam, kumam. Czego nie wyczytuje kluczyka? Co? Kurwa, jak tak. Zapomniałam wyłączyć. Po prostu myślę. Co zrobiłaś, Wyletka? Może zamiast skręcić na pas dla samochodów, skręciłam na pas dla tramwajów. I się przynajmniej patrzyli jak na kretynkę, ale to tylko dlatego, że się zagadałyśmy i po prostu jechałam, ale nie panikowałam, no bo jakby po prostu pojechałyśmy, no i co, zdarza się każdemu. Widziałaś tam taki gościu się na nas patrzył, mówi, Boże, co one zrobiły? No, widziałam. Zdarza się najlepszym. Ale pierwszy raz mi się zdarzyło. Co? Drugie kiepło w doniczce. Czego? W doniczce? Tam nic nie ma. Tak wygląda przed. Wiecie, po zimie zawsze coś zostaje. Jeszcze mamy taką ziemię, tu jakieś doniczki. Jedziemy na festiwal kwiatów, także tutaj te doniczki będą miały kwiaty, ale czekamy na takie specjalne nasze kwiaty. Tam jest kawomaszyna, moje hantelki, a teraz chodzę tutaj na osiedlu, tutaj na siłownię, także ich nie potrzebuję. W ogóle mam siłownię... Schyl się. Tam. O, tam jest moja siłownia. Także nie potrzebuję ich, więc czekamy na skrzynię. Zamówiliśmy taką skrzynię. Taką dużą, czarną skrzynię. Znaczy nie zamówiłyśmy, chciałyśmy kupić teraz w Lidlu, kłamie, ale taka czarna była. A chcemy coś takiego szarego, ładnego tutaj na ten balkon. Także tutaj damy skrzynię. Tu będzie skrzynia, tu będą nasze kwiatki, tu posprzątamy i pokażemy wam metamorfozę balkonu później. Balkonik się robi, a w tym czasie ja udało mi się już kupić, o, nawet nie widać, wczesne ziemniaczki i do tego szparagi, będzie masełko, koperek. Także ja zabieram się do pracy, a balkonik, prace na balkonie trwają. Co? Ja bym dała te dwa do jednego z tym trawką. No. Bo się boję, że jak tego tu wepcham, jak one się rozrosną... Nie, to będzie za dużo, tak jest okej. To się do małych doniczek poustawia. Tak, a tu można zawieść, ja myślałam. Można, no. Ale piękne są, nie? Myślę, że tak. A myślisz, że w drugiej ta sama kompozycja, czy z innym? Myślę, że możesz spróbować inaczej. Tak? Weź na początku włóż, zobacz jak to będzie wyglądać, nie? Bo to chyba ładnie, nie? Tak. Czy nie? Myślę, że zobacz jak to będzie wyglądać, jak zobaczysz jak to będzie wyglądać, wiesz, połóż sobie bez ziemi na razie, no tak, ja nie? Ja wiem, tak robię. Ale super, dobrze, że wzięłyśmy te, super to wygląda, tak zwisa. No ładnie. Mega mi się podoba. Chociaż to z tym też ładnie, czy nie? No to zobaczysz sobie w tej kolejnej doniczce, ale jeszcze możemy jedną taką kupić tam na bok, słyszysz? Mhm. Iwia. Nie, mi się to wiszące chyba bardziej podoba. No to. Tak wisi i w stronę, wiesz, ale możemy tam kupić jeszcze jedną doniczkę. No. A z tym, może tak dwa połączyć tutaj i będzie więcej? Spróbuj, co ci będzie się podobać, to spróbuj. I tak zrobisz, jak będziesz chciała, także wracam do garów. Ciepłe dni, doszło nas jeszcze na... Co to jest? Kompot z rabarbaru. Pierwszy raz w sumie będę robić sama. Także zobaczymy. Ziemniaczki już są, szparagi się suszą i będziemy robić obiad. No, halo? Mamo? Co tak ci zmężniał głos? Już czekaj, zaniosę i telefon. A co chciałaś? Poradę kuchenną. Aha. Też miło cię to słyszeć. Telefon do przyjaciela? Dokładnie tak. Bogusia? Telefon do przyjaciela. Córka twoja dzwoni o poradę. No odebrałem, ale porady nie mogę odbierać. No, halo. Mam ci, słuchaj, jak ten, jak się robi kompot z rabarbaru? Znaczy wiesz, bo jakby ja wiem jak, ale nie chcę przekombinować. Ale umyj tylko, nie obieraj. Aha, no. Wtedy...
on będzie miał kolor wtedy. Okej, okay. I tylko po prostu wrzucić do wody i zagotować? Dokładnie. I na końcu cukier? No, to dać cukru, może jak masz goździka, możesz goździka dać. Okej, okay, ale cukier na końcu? Niekoniecznie. Okej, okay, dobra, czyli mogę od razu, bo dobra. Okej, okay, a cytryny, dajesz sok z cytryny? Możesz dać. Na końcu? Tak, żeby taki kolor. Okej, okay, dobra. No. Dzięki, pa! No, pa, pa. Nie wiem, czy lubicie takie oldschoolowe rzeczy, ale mam najbardziej oldschoolową pieprzniczkę. Młynek do pieprzu. Słuchajcie, to jest jeszcze czasy pewnie przedwojenne, pamięta. Ale jest po prostu najlepsze, co może być. Wiecie, nie taki sztuczny pieprz, tylko po prostu mielony. Fajny, świeży. Trochę się z niego sypie, bo już swoje lata ma. Ale jednak trzeba go odnowić, musimy go odnowić. To jeszcze ma nazwę jakiejś firmy. Odnowimy go i będzie nóweczka. Nie wiem, czy ktoś z was to zna, albo lubi, ale kiedyś jak na działce przychodziłam z moją małą do jej koleżanki, to właśnie sobie wybrałam taki rabarbar. Brałam właśnie cukier. Nie używamy, dlatego jest to pieszy. I sobie w cukrze. I... Powiem wam, smak dzieciństwa. Baja. Ja mogłam zjeść tak cytrynę na rolu. Uwielbiam. Się już robi. Ziemniaczki się gotują. Dzieje się. A tam się coś dzieje? Prawie koniec. Prawie koniec? Słuchajcie. Kompot z rabarbary jest. Wczoraj już nic nie nagrałam, bo już było późno, ale kompot z rabarbaru jest. Można odstawić. Balkon zrobiony, czysty, ładny. Piękne kwiatki. Także wczoraj był pierwszy balkonowy wieczór. Sushi! Tak posiedziałyśmy troszeczkę. A dzisiaj jest piękna pogoda, więc uciekamy na miasto, znaczy w sumie to do lasu, uciekamy do lasu. Ej, my się żegnamy, szafa jak zwykle otwarta, to był film z dwóch dni, bo w sumie wcześniej udało zakończyć, nagrać zakończenia, ale balkon jest zmieniony, a teraz jest niedzielka i jedziemy sobie, tak, jedziemy do lasu pochodzić z myszką małą. Także, bajo! I need to learn how to cherish and love.